Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Niestety korki nas nie rozpieszczają. No właśnie, wojna z sędziami się zaostrza. Jak pan wie, teraz prokuratorzy będą wkraczać do akcji. Prokurator krajowy wydał takie oto polecenie, by prokuratorzy reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego. Śledczy też będą składali wnioski o wyłączenie ze spraw sędziów krytykujących innych sędziów. To ma być taki bat na niepokornych sędziów? To nie jest kwestia bata, tylko mamy w naszym kraju dość jasne zasady. O tym, kto jest sędzią, decyduje mianowanie przez prezydenta RP. Wcześniej opiniuje to Krajowa Rada Sądownictwa. Owszem, ale kluczowe jest tutaj zapisane w Konstytucji mianowanie przez prezydenta i jeden sędzia nie może kwestionować tego, czy drugi sędzia jest sędzią, czy nie jest, czy ma prawo orzekać, czy nie ma. Sędziowie oczywiście mają prawo kontrolować swoje wyroki, na tym polega instancyjność postępowania, ale nie mogą decydować o tym, że sędzia mówi, że sędzia B nie ma prawa w ogóle wydawać wyroków. No to jest podważanie całego systemu prawnego. Ale jakie było orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potem Izby Pracy Sądu Najwyższego? No jakie było? Na pewno nie dające sędziom takich uprawnień, żeby na przykład jedna Izba Sądu Najwyższego decydowała, że druga Izba Sądu Najwyższego nie ma uprawnień do funkcjonowania. No ale przecież orzeczenie było takie, również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że aktualnie urzędująca Krajowa Rada Sądownictwa, wybrana zresztą przez sejmową większość, czyli głównie Prawo i Sprawiedliwość, nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jest zależna od partii, więc awanse sędziów, które przegłosowała, nie miały miejsca. A taka była chyba sentencja, tak czy nie? Nie, no to nie była sentencja Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości, zresztą słusznie z tym, o czym rząd i Ministerstwo Sprawiedliwości mówią od dawna, uznał się, że nie leży w jego kompetencjach decydowanie o polskim wymiarze sprawiedliwości. No dobrze, no to przesądził to Sąd Najwyższy, Izba Pracy. No ale w polskim prawodawstwie, i tutaj konstytucja jest jednak prawem nadrzędnym w stosunku do prawa unijnego, podobnie jak w stosunku do wyroków TSUE, to Trybunał Konstytucyjny decyduje o takich rzeczach. Komisja Europejska będzie też analizować ten projekt, który przedstawiliście, projekt poselski. On jest poselski, na pewno. W sprawie dyscyplinowania sędziów. Rzeczywiście nakłada różne sankcje, łącznie z tym, że można sędziego będzie usunąć z zawodu. I Komisja Europejska będzie to badać, ten projekt, pod kątem zgodności z prawodawstwem unijnym. No i jesteśmy spokojni co do tego, biorąc pod uwagę, że w innych krajach unijnych są podobne rozwiązania. Chociażby w Niemczech nie poszliśmy tak daleko, bo wbrew temu, co jednak się twierdzi, nie jesteśmy na żadnej wojnie z sędziami. Zależy nam tylko na zachowaniu porządku prawnego, na przeciwdziałaniu anarchizacji, jak to określił prezes Kaczyński, wysadzenia w powietrze polskiego systemu sądowego. Na przykład w Niemczech są przepisy, które pozwalają sędziego, który sprzeniewierzy się urzędowi, który będzie negował porządek prawny, pozwalają postawić zarzuty i skazać na 5 lat więzienia. Nie idziemy tą drogą, idziemy tylko ścieżką dyscyplinarną, ale no, proszę wybaczyć, pani redaktor. No, jeżeli wielu... Ale tamte sankcje, o których pan wspomina, to były stosowane wobec tak zwanych nazistowskich sędziów, więc to są sankcje, jednak mówię teraz o tych, o czym pan wspomina, jakie ustawodawstwo obowiązuje w Niemczech. No, ale nie zmienia to faktu, że ona w Niemczech obowiązuje i nikt w Komisji Europejskiej go nie neguje. No, chyba nie zakładamy, że Unia jest klubem równych i równiejszych. No to jeszcze zacytuję profesora prawa i sędziego TSUE Marka Safiana. Polska z takimi rozwiązaniami nie może funkcjonować jako poważny partner w Unii Europejskiej. To jest opinia pana profesora Safiana. No ale to jest uznany autorytet prawny. Ja rozumiem, ale zdanie nawet najbardziej uznanego autorytetu prawnego nie ma waloru z prawa. Czyli że tylko wy macie rację, które... wszyscy się mylą, TSUE się myli. Nie, pani redaktor, nie oszukujmy się, że elementem całego tego sporu niestety jest polityka. No, jeżeli sędziowie biorą udział w demonstracjach, no, które w dużej mierze są demonstracjami antyrządowymi, i następnie widzimy działania skierowane na zastopowanie reform, które rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wprowadzać, to trudno jednak przy całej dobrej woli i otwartości uznać, że są tutaj to tylko kwestie merytoryczne. No, niestety, spór polega na tym od 4 lat, że Prawo i Sprawiedliwość uważa,
że system sądowy powinien być zreformowany, bo nie może być tak, że mamy formalnie trójpodział władzy, ale jedna z tych władz sama się wybiera, sama ocenia. Tylko zapytam, czy ten projekt dotyczący sankcji wobec sędziów będzie procedowany na tym posiedzeniu Sejmu? Nie znam jeszcze do końca porządku obrad. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Porządku obrad tego nie ma, więc dlatego pana pytam. Czyli na razie jeszcze nie wiadomo. Dobrze, tu musimy postawić wielokropek. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości z nami. Przenosimy się do internetu. Jesteśmy na Radio ZPL i na Facebooku. Zapraszam. Pan utrzymuje, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje, politycy, pana koledzy, koleżanki, przede wszystkim również prezes Prawa i Sprawiedliwości, że sędziowie nie mają prawa protestować. A pytają słuchacze, a dlaczego nie mają prawa protestować? Dlaczego nie mają prawa wypowiadać się, skoro wyroki sądowe są oceniane przez polityków, co więcej, nie są respektowane? Tutaj nie do końca bym się zgodził z co najmniej kilkoma tezami. Po pierwsze, wyroki sądowe oczywiście powinny być i mogą być oceniane nie tylko przez polityków, ale również przez nauczycieli, kierowców autobusów, ślusarzy, murarzy i dziennikarzy. Bo od wielu, wielu lat rzeczywiście istniało takie twierdzenie w opinii w przestrzeni publicznej, że z wyroków sądów się nie ocenia. Owszem, można oceniać wyrok sądu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. No, sędziowie, podobnie jak kilka innych zawodów, chociażby żołnierze, na przykład żołnierze również nie mogą się angażować w czynne życie polityczne. Po prostu jest to ten rodzaj zawodu, od którego wymaga się apolityczności. Sędziowie cieszą się na przykład przymiotem niezawisłości, cieszą się immunitetem. Ale w obronie praworządności i bronią konstytucji. Pani redaktor, konstytucji w Polsce strażnikiem jest prezydent i Trybunał Konstytucyjny. I naprawdę ja rozumiem, że sędziowie, którzy działają w ten sposób, stroją się w piórka obrońców konstytucji i twierdzą, że na sztandary biorą praworządność. No jednak, jeżeli jeden sędzia, bo jakby krążymy wokół tej sprawy tak zwanej olsztyńskiej, jeżeli jeden sędzia podważa prawo drugiego sędziego do wydawania wyroków, no to nie jest porządek konstytucyjny. Mówimy o sędzi Pawle Juszczyszynie. No to jest wasza interpretacja. Większa część środowiska prawniczego uważa, że sędzia Juszczyszyn jednak miał absolutnie rację w oparciu właśnie o wcześniej wydane orzeczenie TSUE, a potem wydane przez Sąd Najwyższy, przez Izbę Pracy. No, ale powtarzam, w Polsce źródłem prawa najwyższym jest konstytucja i wielokrotnie to było podkreślone. Od kiedy tak konstytucja, ta napisana, jak mówiliście często, przez postkomunistów jest tak wam bliska sercu? To nie jest idealna konstytucja, ale tutaj mówimy o czymś znacznie ważniejszym, bo to nie chodzi o to, czy to jest ta konstytucja, czy to byłaby konstytucja po zmianach, bo uważamy, że po 20 latach jej funkcjonowania być może nadszedł czas kiedyś już na dyskusję na ten temat. To nie ma znaczenia. Najistotniejsze jest to, jaka jest hierarchia źródeł prawa. I my możemy być absolutnymi fanami tej konstytucji, możemy być wobec niej krytyczni, co nie zmienia faktu, że w Polsce podstawowym źródłem prawa jest konstytucja. To wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny nawet w składzie z rzeczonym profesorem Safianem, w składzie z profesorem Rzeplińskim, przy pełnej zgodzie prezydenta Komorowskiego, przy wsparciu premiera Donalda Tuska, bo to są urzędy, które również dzielą się swoją opinią z Trybunałem. Trybunał Konstytucyjny to jasno stwierdzał. Polska konstytucja, nie traktaty unijne, nie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to polska konstytucja, a polska konstytucja nie daje sędziom takich uprawnień. Marszałek Senatu zapowiada, że Senat zrobi wszystko, żeby ten projekt przewidujący właśnie sankcje dla sędziów, niektórzy mówią, że jest to ustawa tak zwana kagańcowa, no to Senat zrobi wszystko, żeby to zmienić albo odrzucić. Marszałek zapowiada, że tam możliwe jest zaproszenie zagranicznych ekspertów, nawet Komisji Weneckiej, wysłuchanie publiczne. No oczywiście rolą Senatu jest pracowanie nad projektami, które wychodzą z Sejmu. Później rolą Sejmu jest albo przyjmowanie tych poprawek, albo ich nie przyjmowanie. Ale na pewno opóźni to wejście w życie.
zmian, które chciałby wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość, Senat, które będą bardzo restrykcyjne wobec sędziów. One nie będą restrykcyjne, pani redaktor. Skoro można sędziego usunąć z urzędu. Pani redaktor, skoro ale nie można mu karę nie przewidujemy. Finansową nikt tam nie przewiduje, zasądzić. Nikt nie przewiduje, że powodem do usunięcia sędziego z urzędu ma być czyjekolwiek widzimisię. I tam są jasno określone zasady. No, sędzia będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli będzie działał niezgodnie z porządkiem prawnym. Ale wracając, czyli jeśli będzie kwestionował wybór innego sędziego. Wybór sędziego jest wyłączną domeną prezydenta i jeżeli dokonuje się mianowanie przez prezydenta, ta osoba jest sędzią, sędzim. Ale wie pan, że jutro będą protesty w całej Polsce w obronie sądownictwa? Rozumiem, no, pani redaktor, każdy ludzie ma prawo. Ludzie wyjdą na ulicę, Polacy wyjdą na ulicę, Polacy i Polki. Każdy ma prawo protestować w sprawach, które uważa dla siebie za ważne. To pokazuje, że generalnie wymiar sprawiedliwości jest kwestią istotną, ale wracając na chwilkę jeszcze do Senatu, bo mam wrażenie, że Senat przyjmuje na siebie rolę, no, tą, którą na początku tej kadencji wydawałoby się, że jednak postara się nie przyjmować. To znaczy, niezależnie od tego, czy jest to kwestia 13, 14 emerytury, Senat jest na nie, czy jest to kwestia reformy sądownictwa wyczekiwanej przez Polaków. No, cały czas opinia o sądownictwie polskim i oczekiwania społeczne są zupełnie inne niż w dużej mierze zdania wyrażane na demonstracjach przez środowisko. No nie, no na te demonstracje przychodzą również zwykli obywatele. Nie może pan powiedzieć, że przychodzą tam tylko sędziowie. No absolutnie tak. No nie, przychodzą sędziowie, przychodzą na przykład ich przyszli podsądni, jak mieliśmy do czynienia we Wrocławiu. No i co powinien był wtedy senator, zrobić sędzia, który senator właśnie sądzi? Pinior no właśnie spotkał się na demonstracji z sędzią, który będzie odejść. Orzekał w jego sprawie. No ale co pan zakłada, że generalnie, że się, że tak powiem, dogadali, bo nie rozumiem. No, no że to, że się widzieli? No... Pani redaktor, no jeżeli łączą nas jakieś wspólne, czy to zainteresowania, czy wspólne działania, no jeżeli spotykamy się na demonstracjach, no siłą rzeczy wytwarza się pewna więź, która każe podawać w wątpliwość bezstronność takiego czyli sędziego. Czyli sędzia będzie bardziej sympatyczny i bardziej... Pani redaktor, to jest sprawa ludzka, a każdy sędzia jest człowiekiem. Wiadomo, że jestem bardziej sympatyczny dla kogoś, z kim się zgadzam, niż dla kogoś, z kim się nie zgadzam. To jest zupełnie naturalny no to proces sędzia psychologiczny. Sędzia się nie zgadza z podsądem w takiej sytuacji. No jeżeli razem ręka w rękę protestują przeciwko propozycjom Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, ale przepraszam, ale stali obok siebie, nie. Rozmawiali ze sobą, nie. Ktoś to widział, nie. No to są po prostu, panie pośle, jednak insynuacje. No, nie, no pani redaktor. No tak. Po prostu sędziowie nie powinni stawiać się w sytuacjach, które mogą później pozwolić na kwestionowanie ale wy się ich odwołujecie do orzekania. Do francuskiego modelu, a tam sędziowie mogą jednak protestować. Nie mogą wypowiadać się negatywnie, nie mogą mówić niekorzystnie o władzy na sali, kiedy sądzą. Kiedy są w todze, kiedy wydają orzeczenia, kiedy piszą uzasadnienia. Tego robić nie mogą. Natomiast poza salą mogą jednak wyrażać swoje opinie. Również na temat wymiaru sprawiedliwości. Ależ nikt nie neguje prawa sędziów do wyrażania swoich opinii. My jedynie... Mogą też protestować. Przecież tam były również strajki. Ale my jedynie mówimy, no, akurat we Francji strajki w większości są strajkami związanymi czysto z sprawami pracowniczymi. Francja z tego akurat słynie. Przecież nikt nie neguje prawa sędziego do wypowiadania się o tym, czy podoba mu się jakieś rozwiązanie, czy mu się nie podoba. No chodzi o to, że sędziowie powinni być nie mogą apolityczni. Protestować. Nie mogą protestować po i to was najbardziej boli, to jest solą wokół. Marszałek Senatu, tutaj wczoraj był profesor Grodzki, na naszej antenie powiedział w mocnych słowach, skrytykował wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, tak, że to, co się dzieje... wypowiedź. Nie nazwałbym tego mocnymi słowami. Myślę, że nazwałbym to, no przepraszam, ale czasami trzeba użyć słów bezczelnością i naprawdę nieodnalezieniem się w sytuacji. Te słowa, które padły wczoraj z ust marszałka Grodzkiego, nie powinny mieć miejsca w polskiej debacie publicznej. Czyli co, skompromitował się pan marszałek? Moim zdaniem tak. Nie powinien był używać takich słów.
Nie, pani redaktor, no jeżeli używamy w debacie sformułowań, które sugerują, że ktoś nie jest w pełni władny podejmować decyzji, czy wypowiadać się na jakieś tematy, ponieważ i odnosimy to do jego sytuacji zdrowotnej, robimy jakieś bardzo brzydkie sugestie, no jeszcze jeżeli mówi to osoba, która jest lekarzem i to szanowanym lekarzem, to jest kompletna kompromitacja i to jest to niegodne marszałka Sejmu. Ale wojna toczy się też na innym polu. Mówię o prezesie Najwyższej Izby Kontroli, bo to jest niekończąca się, można powiedzieć, telenowela, chociaż to wcale nie jest śmieszne. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, w partii rządzącej nie dawano wiary, że cokolwiek majątku obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia może się nie zgadzać, chociaż już wiele na to wskazywało. Rzeczywiście tak było, nie dawaliście wiary, że oświadczenia majątkowe mogą być no, nie do końca tak, jak być powinny? Nie bardzo mieliśmy w co dawać lub nie dawać wiarę, bo dobrze. Jako partia, jako Prawo i Sprawiedliwość nie mieliśmy wglądu w postępowanie kontrolne. No, naprawdę nikt nie miał żadnej wiedzy absolutnie? No, pani redaktor, skąd? No, to postępowanie było prowadzone przez... Ale wiedzieliście, że oświadczenia majątkowe są pod lupą? No ale oczywiście, no ale to no to trzeba było poczekać jeszcze. No, ale oświadczenia majątkowe w większości polityków w tym czy innym momencie są pod lupą. One od tego są. Że składa się to oświadczenie majątkowe i ono jest w ten czy inny sposób kontrolowane. I jak rozumiem, nie podejrzewaliście, że w tym oświadczeniu majątkowym mogą znaleźć się jednak pozycje, które będą na przykład kontrowersyjne albo dyskusyjne co najmniej. No może, znaczy zanim odpowiem, to może wyjaśnimy słuchaczom, bo to też nie jest wiedza powszechna, że sam fakt kontroli oświadczenia nie jest dla nikogo niczym dyskryminującym czy negatywnym. No, kiedy byłem, to jest procedura. To jest procedura. Kiedy byłem radnym, moje oświadczenia były kontrolowane przez Urząd Skarbowy. Teraz, kiedy jestem posłem, moje oświadczenia są kontrolowane przez CBA. I to jest rola, taki jest cel tych oświadczeń i to jest rola tych instytucji. Tylko z drugiej strony, dlaczego nie, nie możemy też zakładać, pani redaktor, że każdy, kto składa to oświadczenie majątkowe, składa je fałszywie, jest z nim coś nie w porządku. No, raczej zasady domniemania niewinności powinniśmy rozciągnąć również na tę sferę. No, poza tym, faktycznie... Ale więc, teraz, jak wiadomo, już toczy się postępowanie w tej sprawie, teraz się toczy postępowanie i to zupełnie zmienia naszą optykę. Ale powtarzam, po pierwsze, nie mieliśmy wglądu w działania CBA, bo nie mogliśmy go mieć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że faktycznie wydawało się mało prawdopodobne, że osoba o długiej karcie służby publicznej, osoba odpowiedzialna za wprowadzanie reformy administracji skarbowej, mogłaby mieć jakieś problemy z oświadczeniem majątkowym. To i tutaj się przyznajemy do pewnego błędu, że no, okazało się jednak inaczej. Na to wygląda, bo oczywiście decyzję podejmie albo prokuratura, decydując, czy wszczyna śledztwo, czy składa, to też jeszcze będzie... czy idzie do sądu, albo podejmie decyzję sąd i to wtedy nam się to wyjaśni do końca. Dziennik Gazeta Prawna donosi, że według CBA Marian Banaś ma pieniądze, których pochodzenie nie potrafi przekonująco wyjaśnić. Jego oświadczenia majątkowe są pełne. Luk. No, trudno mi się do tego odnosić, bo nie znam tych ustaleń CBA. Widocznie państwo dziennikarze z DGP mają swoje źródła, jak się domyślam, dziennikarze zazwyczaj mają swoje źródła. Od tego są dziennikarzami. Ale Lewica przygotowała wniosek o postawienie Mariana Banasia przed Trybunałem Stanu. Czy taki wniosek poprzecie? To jest pytanie, co w tym wniosku będzie, bo tu już wielu praktyków prawa zaznacza, że Trybunał Stanu, że faktycznie szef NIK jest jednym z tych urzędów, które podlegają pod jurysdykcję Trybunału Stanu. No niemniej musiałoby to dotyczyć spraw, które wydarzyły się podczas pełnienia funkcji. No, nie wiem, jak wygląda sytuacja, chociażby z oświadczeniem majątkowym składanym już po zaprzysiężeniu na funkcję prezesa NIK, więc to jest oczywiście do dyskusji. My też proponowaliśmy różne rozwiązania. Część opozycji od razu powiedziała, że nie przyłoży ręki do tego, żeby sytuację unormować. I tutaj też nie mówimy o tak naprawdę
działaniach pod kątem jednej osoby. To tak się składa, że to jest już drugi prezes NIK z rzędu, który ma pewne problemy. Poprzedni miał zarzuty prokuratorskie, obecny nie ma, być może jeszcze nie ma. Niewinność obowiązuje. Oczywiście. Cytuję też pana. Oczywiście, ale też sytuacja, w której prokuratura prowadzi śledztwo nie w sprawie, a przeciwko szefowi NIK, też nie jest sytuacją dobrą. I nauczyło nas życie i w przypadku prezesa Kwiatkowskiego i teraz w przypadku prezesa Banasia, że być może twórcy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli nie przewidywali takiej sytuacji i być może należałoby do ustawy dopisać jakiś sposób reagowania. No niestety opozycja przedłożyła takie Schadenfreude pod nazwą będziemy teraz siedzieć i patrzeć i mówić, że PiS ma problem. Przedłożyła to ponad jednak podejście propaństwowe i odpowiedzialne. A wracając do tej ustawy, która nakłada sankcje, która będzie nakładać sankcje na sędziów, ona była konsultowana z Pałacem Prezydenckim? Z wypowiedzi przedstawicieli pana prezydenta rozumiem, że sposób myślenia, jeśli chodzi o Pałac Prezydencki, jest bardzo podobny. Zresztą pan prezydent nie tak dawno w Nowym Mieście Lubawskim również wypowiadał się na temat reformy sądownictwa i raczej jego poglądy są tutaj zbieżne z tym, co powiedział się również, nie wiedząc, że jest nagrany, że osłabia go hipokryzja tego środowiska. No myślę, że tutaj warto dać wybrzmieć słowom pana prezydenta. Nawet tym, kiedy prezydent nie zdawał sobie sprawy, że jest nagrywany? Ale nie widzę tutaj sprzeczności. Co innego moglibyśmy mówić o hipokryzji prezydenta, gdyby mówił coś innego publicznie, gdyby mówił coś innego w sytuacji na pół prywatnej, ale tutaj nie widzę sprzeczności z wypowiedziami, w wypowiedziach pana prezydenta. A ta ustawa była, ten projekt ustawy był konsultowany z koalicjantem? Mam na myśli Jarosława Gowina? Jego. Nie odpowiem, czy ten projekt był wcześniej przedstawiany panu premierowi Gowinowi. No generalnie kierunki działań Zjednoczonej Prawicy są dość dobrze znane wszystkim szefom partii ją tworzących. Są pytania słuchaczy w tej części internetowej i Michał pyta, czy kiedy poznamy szczegóły planu B w stosunku do Mariana Banasia? No, kiedy tylko ten plan B, szanowny panie Michale, będzie już gotowy, to będziemy się nim dzielić i z opinią publiczną i z innymi parlamentarzystami. A to będzie jeszcze już w przyszłym roku raczej? Do świąt się nic nie zmieni. Panie redaktorze, no sytuacja jest patowa. Wygląda tak, jak wygląda. Apeluje prezes, apeluje już nawet prezydent. Możliwości polityczne niestety wyczerpaliśmy. No, jeżeli nie dojdzie do nagłej zmiany postawy prezesa NIK, który zdecydowałby się na przykład podać do dymisji, no to rzeczywiście, jeśli chodzi o możliwości prawne na ten moment, w zasadzie one są wyczerpane. No i tu jest to, o czym rozmawiamy od kilku minut. No to jest pytanie o to, jak działać dalej, jak nie wylać dziecka z kąpielą, to znaczy nie osłabić niezależności Najwyższej Izby Kontroli, a równocześnie jak tę sytuację unormować i co ważniejsze uniemożliwić na przyszłość podobne sytuacje. Ale widać, że Marian Banaś tam buduje swoją pozycję, rozdał ostatnio duże nagrody swoim podwładnym. No to nie, to jest, jak rozumiem, uprawnienie każdego kierownika placówki, szefa instytucji. Też jeżeli pracownicy NIK pracując przez cały rok na nagrody zasłużyli, bo to też wnioskuje przecież o to nie prezes NIK, tylko ich bezpośredni przełożeni, to akurat nie uważam, żeby za grzechy prezesa NIK byli karani, powinni być karani szeregowi pracownicy. Kolejne pytanie od Michała, ale innego Michała. Kiedy PiS weźmie się z realizacji obietnic? Aneks, wrak, repolonizacja mediów, podniesienie kwoty wolnej od podatku, rozliczenie afer poprzedników. No jeśli chodzi tak, jeśli chodzi o chociażby wrak TU-154,
Mimo starań naszej dyplomacji, wygląda na to, że no niestety... Mission impossible. Jeżeli w Rosji nie dojdzie do jakichś zasadniczych zmian politycznych, no bo jest to traktowane jako oręż polityczny, to niestety wygląda na to, że szanse na sprowadzenie wraku w tym momencie są nie tak duże. Tylko, że w 2015 roku w kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że to będzie bardzo proste w wykonaniu, tylko że po prostu poprzednia władza nie wzięła się do tego tak, jak powinna. Znaczy, podkreślaliśmy, że poprzednia władza w ogóle się nie wzięła za tę sprawę tak, jak powinna, od samego początku, począwszy od pierwszych minut i godzin po katastrofie smoleńskiej. Że oddała śledztwo Od oddania śledztwa, od przyjęcia podstawy prawnej dla tego śledztwa. Wtedy mówiliście, że naprawdę, no, że dołożycie wszelkich starań i że to nastąpi. No nie, i co? Panie redaktor, mówiliśmy, że dołożymy wszelkich starań. I mamy kolejny rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie ma wraku. Mówiliśmy, że dołożymy wszelkich starań. I do sprawy podejdziemy po prostu poważnie, no, w przeciwieństwie do naszych poprzedników. Ale efekty są jakie są, czyli mizerne. Repolonizacja mediów, kiedy nastąpi? Pytanie, co rozumiemy przez repolonizację mediów, bo to nie jest najlepsze. Raczej dekoncentracja chyba. Właśnie, to chyba nie jest najlepsze sformułowanie, bo ile na przykład w przypadku banku PKO mieliśmy do czynienia z repolonizacją, ponieważ... Odkupiliśmy od Włochów. Właścicielsko wrócił do w polskie ręce. Jeśli chodzi o media, to mówimy, czy mowa jest w debacie publicznej raczej o dekoncentracji, czyli postawieniu pewnego poziomu, powyżej którego jeden właściciel nie powinien, czy nie mógłby mieć udziału w konkretnych mediach. Tutaj premier Gliński kilkukrotnie mówił, że w zasadzie projekt takiej ustawy jest. Potrzebna jest wola polityczna. Jest to kwestia decyzji i nie politycznej. Ma jeszcze wola politycznej. No, nie oszukujmy się. Taka ustawa znowu. Mielibyśmy podobną sytuację jak z sądami. Prawo, które może funkcjonować w jednym kraju i jest zupełnie niekwestionowane, nagle w Polsce zostaje wykorzystywane. Czyli rozumiem, że jeden pożar wystarczy, tak? Zostaje wykorzystywane jako pałka przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Ponieważ dla części elit europejskich fakt, że w Polsce rządzi partia konserwatywna, jest trudny do zaakceptowania. Więc proszę też zrozumieć, że nie pchamy palców między drzwi z wielką chęcią. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać sytuacja polityczna i kiedy taki projekt będzie miał szansę zostać wdrożony nie po to, żeby komukolwiek szkodzić, ale po to, żeby zapewnić stabilność i pluralizm polskiej debaty publicznej. Tak jak na Węgrzech. Nie, pani redaktor, akurat podobne prawo jest we Francji ponownie. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, kiedy nastąpi? Bo to też była jedna ze sztandarowych obietnic, zresztą pana prezydenta Dudy również między innymi w 2015 roku. Podniesienie kwoty wolnej od podatku rzeczywiście było dość nośnym hasłem w 2015 roku. No niemniej nigdy na przykład nie było to wpisane w program Prawa i Sprawiedliwości. To jest coś, nad czym oczywiście cały czas warto rozmawiać. Do tej pory rząd rzeczywiście postanowił iść nieco inną drogą. Obniżamy podatki PIT 0,26, o 1 punkt procentowy mniejszy PIT dla nas wszystkich. Stracą na tym samorządy? Nie sądzę, żeby straciły samorządy, bo równocześnie samorządy cieszą się globalnie o praktycznie 30% większymi wpływami dzięki po pierwsze większym wpływom do budżetu, po drugie dzięki sytuacji całej gospodarki. I dlatego tego typu sugestie ze strony samorządów, znowu wspierane przez marszałka Senatu w zeszłym tygodniu, są no, co najmniej bałamutne, ponieważ nikt niczego nie odbiera samorządom. To ja bardziej rozumiem, że samorządy są przeciwne temu, że rząd obniża Dokładają się kolejne podatki. Obowiązki i na te obowiązki po prostu samorządy muszą wykładać pieniądze, tak jak było w przypadku na przykład reformy edukacji. W przypadku reformy edukacji resort edukacji przekazał samorządom dodatkowe środki na tę reformę. Ale zdecydowanie no, dziwnym trafem jest to kilka, może kilkanaście samorządów w Polsce, które to podnoszą. Dziwnym trafem głównie rządzonych przez polityków Platformy
Platformy Obywatelskiej, są samorządy, gdzie nie słychać. Platforma Obywatelska zrobiła to złośliwie, tak? Niezłośliwie, pani redaktor. Stosowała obstrukcję. Niezłośliwie, pani redaktor, ale nie oszukujmy się, że jeżeli burmistrzem, prezydentem dużego miasta w Polsce jest taki lub inny czołowy polityk Platformy Obywatelskiej, to będzie on wykorzystywał różne okazje do tego, żeby nie tylko działać na rzecz mieszkańców swojego miasta, czego byśmy sobie wszyscy życzyli, ale będzie, PiS-owi, będzie tak? wykorzystywał również tę funkcję do działalności politycznej. A jakoś tak się składa, jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe i dziwne, że politycy Platformy Obywatelskiej zazwyczaj bardziej trzymają się opinii Platformy Obywatelskiej niż Prawa i Sprawiedliwości. Jestem naprawdę zdumiony. Kolejne pytanie. Patryk Jaki mówił już rok temu, że projekt ustawy reprywatyzacyjnej jest gotowy i zyskał wysokie oceny przez wszystkich, ze wszystkich stron sceny politycznej. Dlaczego Obóz Dobrej Zmiany przez 4 ostatnie lata nie przyjął ustawy, by zakończyć problem reprywatyzacji? No problem reprywatyzacji jest problemem złożonym. Ja nie, no to wiemy, oczywiście, nie znam że tak. tego, nie znam tego projektu ustawy, nie widziałem go. No też pamiętajmy o tym, w jakich okolicznościach ten problem się pojawił, bo z jednej strony no, mamy całą kwestię reprywatyzacji. Dobrze, to wszystko w Warszawie. Jasne, tylko że 4 lata rządziliście i można było te kwestie już rozwiązać systemowo. Pani redaktor, 4 lata, to prawda, nikt ale wam to nie przeszkadza. Tak. Mieliście taką większość, że mogliście robić, co wam się żywnie podoba. To nie jest tak, że w 4 lata można zrobić absolutnie wszystko. No, ale jednak jakieś... jest ustawa dobrze oceniana. Patryk Jaki się pochwalił. No i co? Panie redaktor, no, wiele dobrze ocenianych ustaw no, musi przejść jeszcze całą ścieżkę legislacyjną. No i jeśli to jest nie to da projekt się, poselski, to przechodzi w trybiga. Nie da się wszystkich upchnąć w jedną kadencję. No do tego Panie kwestia do przecież tego jeśli na czymś wam zależy, to jesteście w stanie to zrobić w ciągu jednego posiedzenia Sejmu. Taka jest prawda. Pani redaktor. Tak było w przypadku sądów na przykład. No 7 razy zmienialiście ustawę o Sądzie Najwyższym, tak? I robiliście to, jak chcieliście, w trymiga. Pani redaktor, no ale czym innym jest jednak zmiana ustawy kilku artykułów, a czym innym jest jednak całkowite, systemowe rozprawienie się z problemem reprywatyzacji, gdzie i znowu wracamy do tych sądów, gdzie pokazuje praktyka, że nawet ustawa, materia ustawowa, która powołująca komisję weryfikacyjną, również dla wielu sądów jest problematyczne jej stosowanie i z jakiegoś powodu stawiają sobie za punkt honoru obalanie decyzji komisji weryfikacyjnej, to znaczy przywracanie stanu posiadania czyścicieli kamienic. Czyściciele kamienic wygrywają w sądach przegrywają sygnaliści, tacy jak Jan Śpiewak, którzy od Ale dawna... Ale przecież to była sprawa o zniesławienie. Pani redaktor, no ale będzie ułaskawiony, będzie wniosek, rozumiem, że Andrzej Duda... Ja nie wiem, czy będzie wniosek. No, można przewidywać, że... No, wierzę, rzeczywiście... Jan Świerek zapowiada, że także zwróci się z takim wnioskiem. Więc jeżeli złoży ten wniosek pan Śpiewak, to rzeczywiście nie będę zaskoczony, jeżeli pan prezydent postanowi skorzystać z tej sprawy łaski, bo tu mamy ewidentnie... Zwłaszcza, że jest wyrok prawomocny. Tu mamy sytuację ewidentnie sprzeczną z poczuciem sprawiedliwości. No jeżeli do tej pory jedyną osobą karnie skazaną w kwestiach reprywatyzacyjnych ma być Jan Śpiewak, który tak naprawdę jako jeden z pierwszych o całej sprawie mówił, no to jest to coś bardzo nie w porządku. No, na Twitterze odezwała się córka Jolanty Brzeskiej, która wiadomo, że zginęła w takich, a nie innych okolicznościach. No, wtedy prokuratura uznała, że niby... popełniła samobójstwo, ale ktoś najprawdopodobniej dopuścił się spalenia Jolanty Brzeskiej, która właśnie działa w kwestii reprywatyzacji. Chciała powstrzymać reprywatyzację jednej z kamienic. No i córka się odezwała na Twitterze, że żałuje, że na przykład pan prezydent jej nie zaprosił tutaj. Nikt nie wyszedł z taką inicjatywą. Jan Śpiewak tak, a córka Jolanty Brzeskiej nie.
Trudno mi odpowiadać za pana prezydenta. Wielokrotnie wiem, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z córką pani Jolanty Brzeskiej się spotykali. Była przecież również zaangażowana w pracę komisji weryfikacyjnej. Rozumiem, że w przypadku pana Śpiewaka być może ta perspektywa wniosku o łaskawienie miała, odgrywała jakąś rolę w spotkaniu z panem prezydentem. To jeszcze zapytam o opozycję. Czy pana zdaniem dojdzie do zmiany przywództwa w Platformie Obywatelskiej? Pieniędzy bym na to nie stawiał w tym momencie, bo Grzegorz Schetyna jest wytrawnym graczem. Pytanie, czy uda mu się na tyle zająć kolegów z Platformy czym innym niż negowaniem jego przywództwa, żeby to przywództwo zachować, bo nie oszukujmy się, te zakończone do niedawno prawybory w Platformie bardziej niż wyłonić kandydata na prezydenta miały stworzyć wrażenie, że w partii coś się dzieje, że już Schetyna nad wszystkim panuje i miały zająć rozpalone umysły ewentualnych pretendentów. Ten teatr się skończył. Pytanie, co będzie Grzegorz Schetyna robił dalej, ale to jest wewnętrzna sprawa Platformy. Ja staram się specjalnie nie wchodzić z butami w progi innych partii. A sądzi pan, że Bartosz Arłukowicz miałby szansę? Bo no, mówi, że zastanawia się jeszcze, ale prawdopodobnie może zgłosić swój akces, że będzie startował, że rzuci rękawice Grzegorzowi Schetynie. Nie on jeden zresztą. Nie on jeden. No, Grzegorz Arłukowicz wydaje się być politykiem, Bartosz Arłukowicz. Rozmawialiśmy tak, o Schetynie, tak, stąd ten czeski błąd. Bartosz Arłukowicz wydaje się być politykiem, który cieszy się popularnością. Pytanie, czy cieszy się tą popularnością wśród działaczy Platformy. Pytanie, jak długą pamięć mają działacze Platformy, czy już traktują Arłukowicza jako jednego ze swoich, czy jednak pamiętają, że była to pewna zdobycz Donalda Tuska, że tak może nie najbardziej elegancko powiem. Drogie przejęcie z SLD, tak? Z SLD. I pytanie, jak do tego podchodzą działacze Platformy, to koniec końców działacze, członkowie Platformy będą dokonywać tego wyboru. A nie jest tak, że jednak Donald Tusk wysyła pewne sygnały, że no wyczerpała się pewna energia, że potrzebna jest pewna zmiana energetyczna, pokoleniowa w Platformie Obywatelskiej, że Grzegorz Schetyna co prawda nie popełnił do tej pory żadnych błędów, ale jednak doszedł do ściany? Czytałem ostatnio analizę któregoś z publicystów, który rzeczywiście twierdził, że wotum nieufności Donalda Tuska wobec Grzegorza Schetyny wybrzmiewa dość głośno. Faktycznie sprawia były premier wrażenie, że nie jest fanem obecnych władz Platformy. Można powiedzieć, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Decyzja o wyjeździe do Brukseli w trakcie kadencji oddania przywództwa w partii ma jasne efekty tu i teraz. No, pytanie też, na ile jeszcze Donald Tusk, który sam się zorientował, że chyba nie cieszy się taką popularnością wśród Polaków, żeby startować na prezydenta, na ile cieszy się popularnością w Platformie Obywatelskiej, na ile jego zdanie jeszcze się liczy. No nawet wczoraj w Poznaniu powiedział, że to jest 30-40%, więc tak wygląda mniej więcej teraz szacunkowo poparcie wśród Polek i Polaków dla Donalda Tuska, dlatego też pewnie nie wystartował. A książkę kupi pan Donalda Tuska, książkę zatytułowaną Szczerze? Myślę, że to nieco bałamutny tytuł. Słowo bałamutny. Zwłaszcza, że już chociażby drobiazg, ale data goli strzelonych przez Roberta Lewandowskiego się nie pokrywa z rzeczywistością, co sugeruje, że nie do końca książka ta ma walor pisanego na co dzień dziennika. Ale jedna pomyłka to już decyduje o przesądzeniu. Nie, to jest tylko ciekawostka. Nie wiem, czy ją kupię. Czytałem fragmenty w internecie. Sprawiały wrażenie, powiedzmy, pisanych nieco na wyrost. Ale dziennik Jarosława Kaczyńskiego to pan przeczytał. No i z tego co wiem, Jarosław Kaczyński nie prowadzi dziennika, więc raczej taka lektura nas nie czeka. A jak się czuje pan prezes? No, dziękuję, dobrze. No bo mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że ma zwolnienie na 6 tygodni, ale będzie chciał wrócić nieco wcześniej. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Że pan dotarł do nas mimo korków. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. A nie zostanie pan rzecznikiem?
Jak na razie ten podział obowiązków, który z panią rzecznik sobie ustaliliśmy, sprawdza się bardzo dobrze. Bo pani rzecznik jednak rzadko się udziela. Tak jak mówię, pan jest częściej. Ale jesteśmy z panią rzecznik w ciągłym kontakcie. Ustalenia podejmujemy w większości spraw wspólnie i mówię, jeżeli póki taki podział pracy się sprawdza i taka jest decyzja partii, to nie zamierzamy tu żadnych zmian robić. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. Wzajemnie, dziękuję bardzo.